papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakołka. Szanowni Państwo, tydzień temu w odcinku mówiliśmy o przygotowaniu auta do jesieni. O wielu aspektach właśnie te przygotowania auta, ale również wspomniałem o oponach. Wielu z Państwa zapewne zastanawiało się, czy to nie za wcześnie, skoro przecież temperatury dochodzą do 20 stopni. I właśnie z tym pytaniem udałem się do eksperta w tej dziedzinie, do pana Sławomira Jakubowskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panu. Panie Sławku, czyli coroczne pytanie, czy właśnie październik to nie jest za wczesna pora, aby pomyśleć o zmianie opon? No tak, często pytają ludzie, już od miesiąca właściwie pytają ludzie, czy już zmieniamy te opony, czy jeszcze czekamy. I ta sama odpowiedź zazwyczaj. Kwestia, jak użytkujemy, kiedy użytkujemy auto. Jeśli jeździmy mało, tylko do pracy i z pracy po południu, wtedy już mamy część klientów obsłużonych, część dojeżdża i wymieniamy. Natomiast ktoś, kto dużo jeździ w ciągu dnia, oczywiście poczekajmy jeszcze troszeczkę, bo to nie jest ta temperatura. Właśnie tak jak pan wspomniał, 20 stopni temperatura dodatnia, wręcz jest niebezpieczeństwo poślizgu na zimowej oponie rozgrzanej na rozgrzanym asfalcie, więc tu poczekajmy. Natomiast jeśli niewiele jeździmy, oczywiście zakładamy już zimowe. No właśnie tak, te 20 stopni taka graniczna, można powiedzieć, w słońcu ta temperatura, ale nad ranem, kiedy zazwyczaj wyjeżdżamy do pracy, temperatury są rzędu 5-6 stopni. Dodatkowo dochodzą elementy typowo jesienne, czyli właśnie leżące liście na drodze, namoknięte, bardzo śliskie. Jeżeli ktoś jeździ na tych oponach letnich, już słabych letnich oponach, czyli już tego bieżnika prawie nie ma, chce dojechać je do zera, można powiedzieć, takie sytuacje są dla niego bardzo niebezpieczne. Tak, to jest prawda, są niebezpieczne. Nawet poszerzyłbym to troszeczkę, bo nawet opona letnia nowa ma kostkę nieulamelkowaną, czyli nie ma tych nacięć takich na bieżniku. W związku z tym przy kontakcie z liściem taka kostka jest odizolowana od asfaltu i mamy pewność, że wpadniemy w poślizg. Natomiast przyjrzyjmy się budowie kostki opony zimowej, ona jest ponad więcej lub mniej, ale ma takich dużo nacięć. Te nacięcia powodują przy kontakcie z liściem pocięcie tego liścia i w tym momencie mamy bardziej przyczepną do asfaltu tą oponkę, dlatego, tak jak pan wspomniał, jest bezpieczniej już na oponach zimowych. Tak. Tak zauważyłem i też w rozmowie przed nagraniem wspominał pan, że ten ruch już jest od 3 tygodni gdzieś nawet. Tak, nasz region jest specyficzny. Mieliśmy już przymrozki jeden dzień wcześniej, później 2 dni na minusie. Ludzie skrobią szyby, przypominają, że w ubiegłych latach staliśmy w długich kolejkach. W związku z tym ci, którzy mało jeżdżą, właśnie już przyjeżdżają, od 3 tygodni zakładają te opony. Właśnie, decydując się właśnie na zmianę opon wcześniej, unikamy właśnie kolejek, nerwowych sytuacji, bo każdemu oczywiście w dzisiejszych czasach zależy na czasie.
A w tej chwili tych kolejek jeszcze aż takich chyba nie ma. Tak, oczywiście. Na razie cała robota idzie na bieżąco. Oczywiście zapisujemy na konkretne godziny również, żeby nie stać w ogóle w kolejkach. Mamy zapisy już na koniec października, czy pierwsze dni listopada. Tutaj oczywiście przyjedzie młodzież z całej Polski, czy studiująca, czy pracująca gdzieś w Polsce. U rodziców trzymamy opony, może rodzice pomogą zapłacić za nowe opony. W związku z tym oni już się zapisują również, tak. Właśnie, jeszcze o oponach zimowych wspomnijmy. Kiedy decydować się na zmianę tych opon, prawda? Mamy po jednym sezonie, po dwóch sezonach. Jaki jest graniczna grubość kostki? Na niektórych oponach zimowych mamy wręcz taki wskaźnik 4 mm. Jest takie zgrubienie, tak jak punkt kontrolny TWI, który wynosi 1,6. To jest to minimum, którą musimy zdjąć oponę. Natomiast przy oponach zimowych mamy wskaźnik z taką śnieżynką, która ta odległość wynosi 4 mm i wtedy ta opona do tego wskaźnika jest skuteczna na śniegu. Oczywiście bierzemy jeszcze do tego poprawkę na rocznik, że no 14-15 lat, jak widzimy nieraz oponę zimową, no to tak średnio. Raczej traktujmy ją jako wielosezonowo, wręcz może letnią. Też przypomnijmy naszym widzom, bo też niejednokrotnie też wspominaliśmy, część osób oczywiście ma całe koła trzymane w piwnicy, w garażu, sami zmieniają te koła, o czym powinni pamiętać regularnie właśnie zmieniając całe koła. No oczywiście obejrzeć te oponki, czy nie mają jakichś pęknięć, nadcięć, wyregulować ciśnienie i w odpowiedniej konfiguracji zamontować na samochód. Pamiętając, że większość opon zimowych w tej chwili jest oponą kierunkową, więc żeby zgodnie z kierunkiem jazdy te opony były założone. Często się zdarza właśnie, że tak sobie pozakładamy jak się uda, a później trzeba to poprawiać niestety. I ja dodam jeszcze, że oczywiście przed każdym sezonem przeważyć te koła, bo to się zmienia w trakcie eksploatacji. Tak, w szczególności ktoś, kto dużo jeździ, to wyważenie jest konieczne. A nawiązując do wcześniejszego pytania, w serwisie sprawdzą, czy ta opona rzeczywiście jest bezpieczna, czy nie ma jakichś pęknięć, czy osnowa wewnętrzna trzyma kształt opony, więc tutaj jak gdyby my już nie musimy się martwić, martwi się pod tym kątem zakład, który obsługuje nas, że po prostu ma sprawdzić, żeby tych drgań nie było i żeby bezpiecznie można było ten sezon zimowy przejeździć. Czyli pana zdaniem to już jest jeden z dobrych momentów. Raz, że odpowiednia temperatura, nie trzeba w kolejce stać. Oczywiście, tym bardziej, że są zapowiedzi, że przełom października i listopada już będzie bardziej taki pod zimę podchodził. Nawet niektóre portale podają, że będzie śnieg z deszczem padał, więc na Wszystkich Świętych myślę, że już to trzeba mieć założone. Panie Sławomirze, też wspominał pan, że jest trochę grupa klientów pewna, która pyta się o opony zimowe. Dla kogo przeznaczone są tego typu opony? Opony zimowe są przeznaczone dla klientów, którzy bardzo dużo jeżdżą w sezonie zimowym. W związku z tym oni są skazani na oponę zimową, a na lato letnią, bo przy dużej ilości kilometrów jednak to jest konieczność, bo niezależnie od warunków pogodowych musimy wyjechać. Natomiast są zapytania również na oponę wielosezonową. W związku z tym zawsze moja odpowiedź jest taka, że jeśli jeździmy 3 do 5 tysięcy kilometrów rocznie, czyli zimę wyjeżdżamy, jeśli nie musimy, nie wyjeżdżamy, to ta oponka jest pewną alternatywą. Ponieważ mało jeżdżąc napadało dużo śniegu, jeśli zgawica, nie wyjeżdżamy na takich oponach, bo ona nie jest tak skuteczna jak opona stricte zimowa. Więc jest część klientów, którzy kupują, jest część klientów, którzy już wcześniej zakupili, a się okazało, że musieli troszeczkę dłużej pojeździć, więcej, w związku z tym odłożyli oponę wielosezonową, użytkują jako letnią, a wrócili jednak do opony zimowej. Także to każdy też musi wybrać według własnej, jakby według własnego użytkowania samochodów, jak dużo jeździmy, gdzie jeździmy też. No i podejmując taką decyzję o zakupie takiej opony, też należy uwzględnić warunki przecież klimatyczne. No w Suwałkach troszeczkę inne te zimy są niż we Wrocławiu, prawda? Tak, oczywiście. Cała ściana wschodnia jak gdyby powoduje to, że tutaj mamy tą zimy więcej troszeczkę. W związku z tym, tak jak pan wspomniał, tu ściana wschodnia cała jeździ w większości na oponach zimowych, natomiast środek Polski, zachodnia część Polski zaczyna jeździć na wielosezonowych. Oczywiście obserwując pogodę widzimy, że tak jak pan wspomniał też o klimacie, że to się coraz bardziej temperatury wzrastają,
W związku z tym możliwe, że za 5-10 lat i my też będziemy użytkować te opony wielosezonowe. Natomiast na razie jeszcze to jest takie troszeczkę za wcześnie. Czas pokaże. Czas pokaże, tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu. Czyli tak jak państwo słyszeli, korzystając z pięknej pogody, można udać się do warsztatu bez kolejki, w bezstresowych sytuacjach, bez przepychanek z innymi, zmienić sobie te opony już na zimowe. Oczywiście uwzględniając swoje prywatne preferencje co do jazdy, czy mało, czy dużo jeździmy, musimy sami podjąć tą decyzję. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, także szanowni państwo, decyzja należy do państwa, czy chcecie państwo stać w kolejce, czy też nie. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.